I don't know. A u mnie działa. Jak mnie to wnerwia, ja to ściągam, a on mnie tego nie ściąga. W dzisiejszym odcinku nasi uczestnicy będą przerabiać popularne hity rapowe. Ten konkurs jak mi się podoba? Jeszcze nie wiem, ale cieszę się, że jakiś jest challenge, że jest jakieś wyzwanie do zrobienia. Nie lubię właśnie konkursu, mnie to stresuje, ja nie lubię. Czemu się nie możemy robić tego dla przyjemności? A dlaczego się nie chcesz wygrać? No bo nie lubię w ogóle tego stawiania w jakiejś linii ludzi. Po prostu zróbmy sobie coś dla przyjemności. Niespodzianką tego odcinka będzie pojawienie się zwycięzcy Gaja Hornby and Lech Talent Draft Soczego oraz KCZ. Bo jest z nami również Soczy i KCZ. Siema. Siemanko. Cześć. Panowie, jak to się stało, że się poznaliście? Co razem robicie? Stało się, poznaliśmy się stricte poprzez muzykę, to znaczy ja usłyszałem singiel Soczego i do niego napisałem i spotykamy się, żeby robić muzykę, także dziś. Warto również dodać, że w dzisiejszym odcinku nasi uczestnicy będą mogli zdobyć nagrodę. Chłopaki również wezmą udział w wyzwaniu, ale nie będą o nią walczyć. Będzie to raczej test umiejętności Soczego. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, ponieważ kolejnym gościem dzisiejszego odcinka będzie Margaret. Ale nie, oni by o tym nie wiedzieli, na sam koniec bym puściła, że ja w sumie też se robiłam po cichutku i że im puszczę. Soczy i KCZ, halo, halo. Cześć. Dobry. Numer, który wy będziecie robić, pozwólcie, że ja sobie wybiorę. Kojarzycie taki numer, może, który nazywa się Antipop? No, ja kojarzę, bo go produkowałem. I tak się składa, że dzisiaj będziesz musiał go wyprodukować drugi raz. Ja sobie biorę stoper do ręki, mamy półtorej godziny, 3, 2, 1, start. Do zobaczenia za półtorej godziny. Wybierzemy wszystkie numery, z tego połączenia musi być jakiś plank. Więc sobie ściągam jakieś sample i później co, no jakiś bas, coś posklejamy, coś tam. I don't know. No więc ja nie jestem producentem, ale nieraz lubię się pobawić. Paradoksalnie, ja próbowałbym z tego robić coś bardziej mocniejszego, tylko tak chillować ten numer w ogóle. To by było bardziej właśnie na chillu. Nie próbować być ostrzejszym numerem, tylko bardziej takim, wiesz, swagersko-wyluskowym, nie? Full out, tak otwieram palę, skłona ze mną skład. Och, mora jak nebula, twój gang, chcę tak bujać, no akurat. Bo ja w obokach chleb nie hulam. Są kaptury, są kreski, wichury, są klatówy, są mury, są ławki, są szczury. Żeby to, wiesz, też pasowało jakby klimatem numer, nie? Już chłopaki nie mają co nagrywać, to jest kill off, nie? To jest koniec, pozamiatam. Full out, tak otwieram balesku na ze mną skład. Bo w chmurę jak nebula twój gang. Chyba po tych trzech strzałach, nie? U nas to bloki, kaptury, kreski, wichury, tsunami, jak izoma, bloki, klatówy i mury, ławki i szczury. A to dopisz wers w ogóle, po prostu, żeby to wypełnić, nie? Jak mnie to wynerwia, to ściągam, a on mnie tego nie ściąga. Tylko ściągam z tego splice'a jakieś sample i one mi się nie pobierają. I kurde, już mnie to wynerwia, bo już wybrałam ich kilka, wracam i to mi znowu nie ma. To coś sample, co ci się pościągało ostatnio? To, tak? To jeszcze coś. Nie, no właśnie, ja już inne rzeczy ściągnęłam, one się nie ściągnęły. Ściągnęłam się. Ściąga się, wszystko gra. U mnie działa. Działa. Tak, informatyka raczej. A u mnie działa. Co jest, ziomal? Jak tam leci? Gwiazdy spadają z nieba? Okładka wygląda pięknie, naszprycowana nieszczerym dźwiękiem. Najbardziej kłamią raperzy nieładnie. Możecie kłamać, ale bez ze mnie. Ten chyba refrenik, co? Mówię, co boli mnie wprost. Wydaje mi się, że refrenik. Chyba, że już refren, nie? Tak. I najwyżej, jak będzie zostanie nam czasu, to coś dosztukujemy jeszcze tam na koniec, nie? Dobra. Jest mało czasu, nie? Więc trzeba to robić szybko. Duma, mocne pancze, duma, twardy pancerz, duma, ciągle walczę. Mocne pancze, twardy pancerz, ciągle walczę. Out of the box, out of the box. Teraz mam głos, teraz mam głos. Tak, podwoimy wszystko, nie? Dobra. Takie to się kanon nazywa, nie? Ale to będziemy robić tak. Umijałbym co drugie, żeby w drugim dogrywać, nie? Out of the box! Teraz mam moc! Mówię, co boli mnie wprost! Antipop zostawić jako adlib czysto? Mówię, co boli mnie wprost. Mówię, co boli mnie wprost. Powtórzysz, nie? Dobra. Wydaje mi się, że to w tym wariancie fajniejsze. Dobra. Mówię, co boli mnie wprost. Mówię, co boli mnie wprost.
Kosmos! Idzie o rozgłos! Okładka wygląda pięknie, naszprycowana z załganym dźwiękiem. Najbardziej kłamią raperzy nieładnie. Możecie kłamać, ale beze mnie. Może coś trzeba ściszyć, podgłosić? Ja się nie znam. I uwaga, panie i panowie, 10 sekund ostatnie mija już zaraz i będziemy mieć, uwaga, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec czasu. Mówię co boli mnie wprost. Mamy box, auto the box, teraz mam moc, teraz mam głos. Mówię co boli mnie wprost. Ja bym zrobił, Kaci, ten pierwszy, ten out of the box, taki krzyczany właśnie. Ja też bym zrobił dużo rzeczy, wiesz co chodzi, no ale już skończył się czas, nie? I co ja ci poradzę, nie? Dobra. No nic, no musimy słuchać. I myślę, że możemy sobie teraz w ogóle przebić numerem, który jest nieoceniany, a warto by było posłuchać go tu również. Myślę, że sprawdzimy sobie co czego i KZZ, a co wy na to? Jeszcze jak? Przelej mi siano na konto. Znudziły mi się bloki, mordo. Ja chcę tu żyć, jak w Toronto. Kosmos, idzie o rozgłos. Okładka wygląda pięknie, naszpicowana załganym dźwiękiem. Najbardziej kłamią raperzy nieładnie. Możecie kłamać, ale beze mnie. Co jest, sioma, jak tam leci? Gwiazdy spadają z nieba. Spoko, wy robiliście beat? Ja robiłem, ja wyciągnąłem ten beat po prostu gdzieś za pazuchę po prostu, na szybko. Okej. Spoko. Bardzo mi się podobała ta zwrotka na początku, że ją tak rozrzedziłeś i później dopiero jakby na kolejnej czwórce wszedłeś z zagęszczeniem. Fajnie to zbudowało dynamikę. Stylowa dziewczyn jest zupełnie inna niż moja i no słychać to w tym coverze, ale no ciężko było, słyszałem ten numer wcześniej, jakby ciężko było zrobić swoją wersję po tym jak usłyszałem je, no bo one mają, mają swój wyraz. Mam wrażenie, że im bardziej skomplikowane flow, jeśli chodzi o jego zmienność, tym później jest jakby mniej możliwości działania na nim. I mam pytanie do Margaret. Yes. Bo dostałem od ciebie na PW linka, może chciałaś powiedzieć co to jest? No bo jak wy robiliście swoje rzeczy, no to ja też w sumie myślałam sobie, że coś porobię. I zrobiłam taki cover Nebuli, czyli Soczego. Jak się czujecie? Lata, lata bardzo. Po miksie będzie tak latać. Fajne, fajne. Bardzo ładna melodia. Bardzo mi się podoba ta melodia. Nie no, mega. Nebula 2 chciałbym bardzo chętnie z Margaretu. Panie i panowie, przed nami lista, którą zrobiliście wy. I z niej wynika, że zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest Koder. Brawo! Bamfary. Co oznacza, że Kode jest zwycięzcą dzisiejszej nagrody? Soczy i KCZ, może chcecie, albo Margaret, powiedzieć, co było do wygrania? No Margaret, śmiało, nawijaj! Do wygrania były bilety na Polish Hip Hop Festival. Mega. Dzięki. Dzięki wielkie, było super, naprawdę. Dzięki bardzo. Fajna zresztą zabawa i fajne też sprawdzie. Dzisiaj coverowaliśmy piosenki z Jachem, Soczy i moją piosenkę Antipopa ja na bóle. No i w ogóle dużo tam talentów odkryliśmy, pozdrawiamy was chłopaki.